Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. W tej chwili właśnie stajemy w obecności Pana Boga. Chcemy właśnie duchowo także przygotować się na ten bieg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Bardzo serdecznie Was witam tu na tej Eucharystii, na mszy świętej. Już po raz kolejny cieszę się, że będziemy wspólnie razem uczestniczyć w tej mszy świętej tu niedzielnej, która jest odprawiana za wszystkich biegaczy, wszystkich kijarzy, którzy idą. To jest intencja zamówiona przez organizatorów, którzy właśnie proszą, aby tą mszę świętą w Waszej intencji odprawić, celebrować. To więc ja też czynię, przede wszystkim prosząc właśnie o zdrowie dla Was. Nie tylko chodzi o dzisiejszy bieg, ale i właśnie o to też i takie przygotowanie i życie, aby ten sport nas radował, uświęcał. Okay.
158 i 34. 34 już wiem. Agnieszka Ćwikła. 158 troszkę dalej. Ludzie! Jestem najważniejszy. 267. Jakieś oklaski! Mariusz Szkaradek. Czyż wyznaczyć tego? I drugie miejsce, numer 70. Jawaj! Zachęc musimy sobie w pewnym miejscu. Nie chcę się teraz. 79. Brawo! 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 Kapkę dużo kartek, nam ciężko się polatać. 79. Krzyżowa! Witamy Andrzeja na mecie. Udało się. Pierwszy bieg do życia. 70. 131 następny. Tomasz Łeptuch. Brawo! Brawo! Strona nas i klub biegacza. Wielkie brawa. Zrobił numer. 7. Mateusz Banaś. A to nie ma numeru z przodu, nie wiem kto biegnie. Nie ma numeru. Chcemy to już 12 i 85. Na metę w biegu Dariusz Karnat. Zmitek Team Nowa Dęba. Codzienne biegi po poligonie mają to do siebie, że są męczące. 20. Bogdan Zmitrowicz, wielkie brawa! Dymy brawo, dymy brawo! I kolejni uczestnicy, święty Mikołaj! Nie, to nie Mikołaj, myślałem, że Mikołaj, taka czapka bardzo podobna. 115. Mariusz Kozioł, Przemycki Klub Biegacza. Dobrze mówię? Proszę ocenić jako sędzia Nordic Walking, bo dzisiaj w takiej roli pan wystąpił. Jak pan ocenia? Cóż powiem. Sposób chodzenia jest taki jak wszędzie. Prawda jest taka, że jeszcze sporo do roboty przed wszystkimi chociażami i bez względu na rangę imprezy, chociaż wasza impreza nie ma niskiej rangi, zawsze jest coś do poprawy. Dlatego jesteśmy na trasie, staramy się uczestnikom każdych zawodów troszeczkę jakby przemycić pewnej wizji tego, jak powinno to wyglądać, zwłaszcza, że no, nie każdy ma możliwość skorzystania z opieki instruktora, pochodzenia sobie, czy też wideoanalizy. W dniu dzisiejszym akurat tak się składa, że ta czołówka dzisiejszych zawodów była nagrywana na wideo. Możemy z każdym o tym porozmawiać, możemy każdemu pokazać, co robi w naszym przekonaniu nie tak. Ale powiedzmy sobie wprost, nie odbiega to też in minus od zawodów organizowanych w szerokiej Polsce. Bo tak ogólnie Nordic Walking to takie, można powiedzieć, modne, nie? No wziąć kijki, wyjść z domu i można sobie pochodzić. Ale czy ta technika jest aż tak ważna, że no wpływa na zdrowie człowieka, na postawę, na rozwój mięśni, na pomoc w pewnych partiach, we właściwym funkcjonowaniu organizmu? Jak to jest z tą techniką? Trzeba rozróżnić taką rzecz. Mianowicie Nordic się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Ja pamiętam, jestem 8 lat jakby w tym
biznesie to brzydko powiedziane. 8 lat jestem w Nordiku i widziałem już niejedno. Nordik się przeobraził. Dzisiaj to już nie są miłe panie czy mili panowie chodzący sobie wieczorem z kijkami, tylko dzisiaj stało się to poważną dyscypliną sportową. I od tych, którzy chcą się ścigać, chcą zbierać laury, którzy chcą stawać na podiach imprez, wymagamy, żeby ta technika była przynajmniej poprawna, o ile nie bardzo dobra. Jest z tym pewien problem z uwagi na to, co mówiłem. Nie każdy chce, nie każdy rozumie, że ma jeszcze sporo do poprawy. No wiadomo, jest ten pęd do wygrywania, natomiast Nordic się przeobraził. Dzisiaj już można powiedzieć, że się rozwarstwiają tematy sportowe z rekreacyjnymi. I to widać. Jak pan ocenia dzisiejszą imprezę tutaj właśnie w lasach w Zabiałej? No cóż powiem. Ja jestem w ogóle zdania, że Podkarpacie słynie z dobrych imprez, bo na Podkarpaciu na imprezach jest serce. U was, co bym nie powiedział, to wszystko właściwie jest mało, ale jakby za wami przemawia frekwencja. Nikt nie jeździ w takiej liczbie, 500 osób około dzisiaj, jeżeli się nie mylę, wystartowało. Nikt nie jeździ na imprezy, które są słabe po prostu. Wasza impreza jest bardzo dobrze zorganizowana, zawodnik się czuje zadbany, dopieszczony, nakarmiony, wystartowany, przyjęty z powrotem, no nie ma o czym, no zresztą tak jak mówię, za wami, o was świadczy wasza frekwencja, ja tutaj zawsze chętnie przyjeżdżam. Dziękuję bardzo. Kategoria Open, kobiety, dystans 21,07, czyli półmaraton, pierwsze miejsce Katarzyna Zych, drugie miejsce Aleta Jarosz i trzecie miejsce Katarzyna Kotuszka. Zapraszamy. Wszystkie panie są fanfary. Mężczyźni. Co byście podali do tak gada? Pierwsze miejsce Mariusz Szkaladek. Drugie miejsce Krzysztof Jałecki. I trzecie miejsce Andrzej Pszuk. Na badania! Na badania i... Niech bardzo tato, po krótku i za. Aż pobierzesz po oczy. Czas na podle polerów. Nie są tacy piękni jak kobiety, ale są przystojni ponoć. Pierwsze miejsce Małgorzata Kubiszyn, a drugie miejsce zdobyła Bożena Kończewska. I trzecie miejsce Katarzyna Konik. Tomasz Wojtowicz, drugie miejsce Marek Sokołowski i trzecie miejsce Witold Zych. Reprezentujecie panie świeżo upieczony, że tak powiem, klub Nordic Walking w Choryńcu, który ruszył tak z kopyta i tak mocno. Proszę nam powiedzieć, jakie wrażenia towarzyszą paniom dzisiaj, po dzisiejszych zawodach? Dzisiaj świetna atmosfera, pomimo że impreza miała być w środku zimy, piękna pogoda, nadleśnictwo, lasy, piękny krajobraz. No, udało się nam pokonać wszystkim w pięknym czasie trasy, pomimo że jesteśmy młodym klubem. Rozchodziłyśmy się troszkę, także miejmy nadzieję, że każda z nas wyjedzie stąd zadowolona. Chcemy od razu zaprosić na imprezę do nas, która się odbędzie 22 marca. Będzie to impreza na powitanie wiosny. Szukamy bociana, organizowana w Choryńcu po raz pierwszy i mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze tak jak dzisiaj i atmosfera też. No i oczywiście zapraszamy wszystkich
bardzo serdecznie. Może koleżanki jeszcze coś powiedzą od siebie, bo to są nasze w sumie takie pierwsze zawody, w których, większe zawody, w których bierzemy udział. Z jakimiś mniejszymi, większymi sukcesami, na pewno życiowymi. No właśnie, z jakim czasem przybyła pani dzisiaj? Ja jeszcze nie sprawdziłam, przepraszam. Nie sprawdzałyśmy jeszcze. Ale ogólnie czas był bardzo dobry dzisiaj w naszej grupie, bo powiedziała, że szło się naprawdę super było. Tak, był bardzo dobry czas. Zapytamy o czas, no nie bez kozedy, bo chciałabym wiedzieć również, jak często pani się spotykacie. Młody klub, ile osób liczy? O Jezu, ile jest? 20 osób mamy. Spotykamy się raz w tygodniu, na pewno się spotykamy. Jakie trasy pokonujecie? O tak 7-8-kilometrowe. No, w ostatnim czasie 12 kilometrów. To był taki sprawdzający czas. Czy gmina Choryniec to jest takie odpowiednie miejsce i urokliwe miejsce, ażeby właśnie uprawiać ten nordic? Jak to się zaczęło, pani Danusiu? Tak, gmina jest bardzo odpowiednim miejscem. Mamy piękne trasy do uprawiania nordic walking, także jak najbardziej szkoda by było, gdyby taki klub tam nie powstał. I właśnie będziemy organizować tą pierwszą imprezę, mamy nadzieję, że się uda i będzie cyklicznie powtarzana co roku. Lista zawodów jest otwarta na dzień dzisiejszy. Ile osób jest zapisanych? 45 mamy już zapisanych, lista jest otwarta, liczymy na 250. No coś niesamowitego, ale proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że tak w krótkim czasie 20 osób liczy klub. No to raczej tak akuratnie uprawianie tego sportu rozpoczyna się raczej od spacerów, 2-3 osoby, a tu nagle w Choryńcu 20 osób. Proszę. Mamy w Choryńcu właśnie osoby, które chodzą już od dawna. Od dawna już uprawiają ten nordic walking, tylko po prostu nie było klubu. Mamy też instruktorów pracujących choćby w centrum rehabilitacji i szkoda właśnie, że gdyby taki klub nie powstał. Tu właśnie mamy taką naszą trenerkę, która nas swoim optymizmem i taką energią zaraża. Także może dlatego to tak dobrze funkcjonuje. Proszę jeszcze raz zaprosić wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy do Choryńca. Bardzo serdecznie zapraszamy do Choryńca. Przypominam, 22 marzec. Szukamy bociana. Że bocian na darmo do Choryńca nie przyleci, także proszę sobie to wziąć do serca. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, już siódmy raz spotykamy się na terenie leśnictwa Zawiała, które mieści się na terenie nadleśnictwa Oleszyce, w regionie krośnieńskim, którego pani ma przyjemność być dyrektorem, więc bardzo serdecznie witamy. I pierwsze pytanie się nasuwa, jakie uczucie towarzyszy pani w tym momencie, gdzie właśnie Lasy Państwowe są, jak gdyby powiedzieć, jednym z głównych sponsorów i użyczają nam tego miejsca w stowarzyszeniu na zorganizowanie tego pięknego dnia, tego pięknego dnia sportu. No, nawet ostatnio nazywane Światowe Centrum Biegowe. Uczucia są no, oczywiście bardzo miłe, bo przecież tu kiedyś istniał park konny, 30 parę koni. Później konie niestety wyszły z lasu. Dobrze dla koni, trochę mniej dla leśników. Był tutaj obszar taki troszeczkę pozostawiony, niezagospodarowany. W sumie właśnie ten półmaraton, który tutaj rozpoczął się, no spowodował, że przebranżowiliśmy ten teren jako takie centrum edukacyjno-turystyczne. No a najbardziej chyba dla mnie ważne, że no, imprez masowych mamy dużo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ale nie ma nigdzie tych 500 uczestników przyjeżdżających no, prawie już z całej Polski, którym możemy też pokazać, jak gospodarujemy, co robimy, w jaki sposób udostępniamy te lasy dla turystów. Jest to takie specyficzne, klimatyczne miejsce i jak pani ocenia tą właśnie współpracę Lasów Państwowych z organizacjami pozarządowymi, na przykładzie Stowarzyszenia Czas na Pomoc i nie tylko, i samorządów lokalnych? No oczywiście, że bardzo dobrze. Nie mogę narzekać na współpracę. Zwłaszcza, tak jak mówię, no,
siła, ten taki zapał do tego, żeby tym zawodnikom stworzyć jak najlepsze warunki. No i jest i troszkę kibiców, prawda, na terenie, co też każdemu zawodnikowi jest potrzebne. A najważniejsze jest to, że już w tej chwili możemy profesjonalnie przyjąć gości. W przyszłym roku będzie jeszcze jeden parking uruchomiony, jak skończy się przebudowa leśniczówki w Zabiałej, więc z tego miejsca będzie troszkę więcej. Trochę żal, że luty i nie ma śniegu, bo no, jednak to była specyficzna impreza, te biegi na śniegu, ale może w przyszłym roku będzie lepiej. Czego chciałaby Pani życzyć uczestnikom i przyszłym uczestnikom? Przede wszystkim, żeby wracali tu, na ten teren, nie tylko na ćwiczenia, ale również i na grzyby, również i troszeczkę uczenia się historii, bo przecież to miejsce w Zabiałej jest miejscem historycznym, tu leśniczówka zawsze stała, tu były i tragedie, ale były również i szczęśliwe chwile, żeby ci ludzie mogli poznać, że w tych lasach życie zawsze było i życie jest, a przede wszystkim, że staramy się, aby się jak najlepiej ci nasi goście tutaj czuli. Dziękuję bardzo. Dobra, trzymajcie. Do widzenia. Pani Nadleśnictwo Oleszyce jest jednym z głównych sponsorów tej imprezy biegowej, właśnie nazwanej w tym roku Światową Imprezą, Światowym Centrum Biegowym. Przez te kilka lat, już siódmy raz, jesteśmy tutaj na tej imprezie i z roku na rok to miejsce pięknieje. Pamiętam pierwszy nasz bieg, gdzie po prostu było dosyć skromnie, a w tej chwili mamy miejsce na posiłki, mamy miejsce na odprawienie mszy świętej, mamy miejsca parkingowe. Proszę ocenić to, jak to się działo na przestrzeni tych lat? Jak to postępowało, że z roku na rok jest coraz piękniej? No, lasy zawsze były i są otwarte dla społeczeństwa i myślę, że to, cośmy zrobili tutaj, udostępnieniu, to jest zapotrzebowanie po prostu tutaj społeczności, nie tylko tej, jak wiemy, zjeżdżają z kilku województw, dzisiaj mamy 450 uczestników, całość tras tych biegowych, czy rowerowych, czy nordwalking, czy półmaraton odbywa się na terenie lasów. No jest to też, nie da się ukryć, promocja leśnictwa i leśników. Prawda, mamy warunki. Myślę, że staramy się, coraz, no to też pieniążków troszeczkę kosztuje, ale staramy się, żeby to udostępnić, żeby ludzie byli zadowoleni, bo lasy są dla wszystkich. Czy właśnie organizacja tych biegów, tych zawodów Nordic Walking, czy to był pewien doping do tego, ażeby to miejsce właśnie w ten sposób tak sukcesywnie z roku na rok upiększać i ulepszać? Bo jak wiadomo, jest to miejsce nie tylko dla biegaczy i chodziarzy, ale również też rowerzyści się zatrzymują i osoby, które przyjeżdżają pospacerować, oddychać świeżym powietrzem. Ale jednak, czy organizacja tych imprez, ta współpraca ze Stowarzyszeniem Czas na Pomoc była pewnym dopingiem, ażeby to miejsce upiększać? Na pewno tak. Jeszcze zresztą nie tylko tu chodzi o imprezy, bo to też jest ważne. Na pewno był to doping. No bo tak jak mówię, zapotrzebowanie jest, ale zrobiliśmy troszeczkę inaczej jeszcze, że to może służyć non-stop przez cały rok. Nawet tutaj to, że taki obieg jest, że jest, można skorzystać z ubikacji ulnospławnej tutaj stąd, że można sobie usiąść pod wiatą na ławce, otworzyć szafeczkę, zrobić herbatę czy kawę, jest woda, jest czajnik, jest wszystko, prawda? Także no myślę, nie spotykałem takich wśród lasów, takich obiektów, gdzie można sobie usiąść. Myślę, że to taki pewien, nas to też inspiruje i jakoś tak zobowiązuje. Zawsze byliśmy otwarci dla społeczeństwa i myślę, że lasy są polskie, lasy są dla ludzi. No i nam się wypada tylko też z tego cieszyć. Ale co chcę powiedzieć? Troszeczkę też leśnicy mają też jakby swój interes, może nie taki medialny. O co chodzi? Nie chodzą po całym lesie ludzie, tylko na wyznaczonych trasach. Jest wystarczająca ilość kilometrów,
żeby ludzie przeszli, ale są oznaczone trasy, że ludzie nie błądzą mi po lesie. Nie musimy ściągać straży granicznej, policji, szukać ludzi. Ludzie, to jest, myślę, że to jest obopólna, że tak powiem, korzyść i takie ogólne zadowolenie. Ta ciągła inwencja polepszania tego, ta ciągła inspiracja do tego, żeby tutaj ciągle coś nowego z roku na rok było. Ale proszę powiedzieć, jakie są plany na co nowego zobaczymy za rok na biegach? Chcemy jeszcze urządzić parking z drugiej strony leśniczówki. To jest tam w tej chwili remont. Myślę, że tam się zmieści około 150 samochodów. No bo widać, że teraz na drogach troszeczkę brakuje tego. I myślę, że tutaj jeszcze ten kącik edukacyjny urządzimy. Jeden z takich obiektów tutaj jest, bo główne to są w leśnictwie Kolonia, to wiemy, prawda? Tam jest i Las Katyński i tak dalej, a niedaleko, bo to co to jest, 2 kilometry. Natomiast chcemy tutaj pod takim wspólnym tytułem pszczoły wracają do lasu. A więc promocja krzewów, sadzenia krzewów, drzew miododajnych. No i promowania pszczelarstwa. Sam jestem pszczelarzem i myślę, że to jest ważne nie tylko dla samych pszczelarzy, ale dla wszystkich. Jak pan ocenia współpracę ze stowarzyszeniem? W tym roku podjęliśmy inicjatywę tego, żeby ten bieg był taki ekologiczny, żeby ta cała impreza była bardzo ekologiczna, wegetariańska. Jak pan ocenia tą współpracę z nami? Bardzo pozytywnie, ale chociażby nawet to, że tych plastików będzie mniej, prawda? Jest to też wzór, już pani dyrektor pokazywałem. Chociażby to, co widać przed nami tam obok, że można wziąć wodę z kranu, przepuścić przez filtry i nie trzeba wziąć opakowania papierowe, prawda, a nie plastikowe. I to jest to. To jest bardzo pozytywne. Myślę, że nas, leśników, bo też jeszcze gdzieś indziej organizujemy imprezy, powiedzmy w inne, to by zainspirowała pomysł, można to wszędzie zrobić, prawda? No i dało go ogólnej korzyści, myślę, że to takie coś. Dziękuję bardzo. Z jakiego klubu pani przyjechała? Przyjechaliśmy do Oleszyc z Kolbuszowskiego klubu Nordic Walking z Kolbuszowej i jesteśmy tutaj już po raz piąty. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać, bo piękne okolice, wspaniała impreza, szczytny cel. Jest to okazja, żeby się tak zintegrować z innymi ludźmi, poznać, zapożyczyć coś do własnego, na własne podwórko. No właśnie, Kolbuszowa to takie miejsce, gdzie, o którym można powiedzieć, że tam właśnie Nordic Walking to jest takie miejsce, w którym ten Nordic Walking jak gdyby zapączkował jako imprezy na terenie naszego województwa. Od którego roku istnieje klub Nordic Walking w Kolbuszowie? Klub Nordic Walking istnieje już od 6 lat, czyli powstał w 2013 roku. I rzeczywiście jest to kolebka Nordic Walking. Odbywają się tam cykliczne zawody Pucharu Polski. Nasz klub organizuje też cyklicznie wiosenne zmagania z zimowymi zapasami. I organizujemy też rajdy, wyjeżdżamy tak samo na różne zawody. Myślę, że jest po prostu ciekawa okolica tak samo u nas. Można chodzić po lasach, nie tylko. Na stadionie mamy zaplecze takie. W tej chwili jest stadion rewitalizowany i będą tam ścieżki. I zapraszam w tym momencie, chciałam zaprosić na zawody. 19 marca zawody. Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami, organizowane przez nasz klub, a 6 marca w ramach Pucharu Polski będą zawody tak samo Nordic Walking. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Maszyna losująca jest pulsa, następuje zwolnienie blokady. Dobrze. Będziemy prosić imię i nazwisko, nie numer, bo były tam zmiany w numerach. Zapraszamy jakieś do nas dziecko, które nam pomoże losować. Czy jest z nami dziecko? Ja! Jest. Losuj. Losuj, dobrze. Jeszcze uwaga, tu jest mamy dziecko! Pierwszą torbę, którą tutaj ufundowali nasi sponsorzy, wygrywa Bogumił Maksymowicz! Ale się fajne. Kurczę.
Kurczę, tak mi tak ośmiał. Proszę, mamy kolejny los. Do wygania kije.